Cześć! W dzisiejszym vlogu opowiem Wam o dekoloryzacji za 3 dychy. U mnie właściwie za 6, ale nadal uważam to za świetną cenę. Nie miałam w planach opowiadania o tym, że sobie tutaj w domu robię takie zabiegi, które brzmią tak strasznie i kosztują fryzjera jeszcze gorzej. Bo w swoim życiu miałam sporo dekoloryzacji i za każdym razem były one drogie. To po pierwsze, a po drugie moje włosy były dosyć mocno sfajczone. Dosłownie, raz się swajczyły do tego stopnia, że trzeba było je zlikwidować, bo niestety po pociągnięciu włosa, jak stara guma w majtkach, pękały. Serio, to się zdarzyło u fryzjera. Oczywiście musiałam zapłacić za to, bo moja asertywność, po prostu zapłacić, wyjść i się popłakać, ten poziom. I miałam jechać do sprawdzonego fryzjera do Wrocławia, ale w tym miesiącu po prostu nie było szans na to, żebym pojechała, więc poszłam sobie do drogerii. W ogóle nie miałam tego planu, zacznijmy od tego. Chciałam sobie coś zrobić z włosami, nie wiem, odrost. No, generalnie chciałam malutkie zmiany, na czarnych włosach trochę trudno. I zobaczyłam dekoloryzator. Nie miałam wielkich nadziei, umówmy się, włosy farbowane czarną farbą od kilku lat, więc nie ma szans. Udało się, kurde, udało się, słuchajcie, za pierwszym razem zeszłam do tego oto koloru. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo tak się ucieszyłam. Dla mnie to była jedyna rzecz, którą zrobiłam sobie sama na włosach i która nie okazała się kompletną kupą, wiecie. I nagrałam kawałeczek. Nie sądziłam, że cokolwiek się uda, więc nie mam za wiele materiałów, też nie sądziłam, że będę kręcić vloga o tym, ale po TikTokach właściwie, które puściłam i się okazało, że zobaczono je prawie 500 000 razy i zobaczyłam, ile osób zapisuje je sobie, stwierdziłam, kurczę, skoro ten temat tak jest interesujący, to koniecznie muszę powiedzieć o tym we vlogu, tym bardziej, że no nie każdy ma takie możliwości, żeby dzisiaj sobie pójść do fryzjera i wrzucić 600, 800 czy więcej złotych na dekoloryzację. Zamknęłam się w łazience z zestawem do dekoloryzacji włosów i będę dekoloryzować czarne włosy w warunkach domowych. Wszystkie fryzjerki proszę o wyłączenie tego TikToka, bo oczy Wam zakrwawią. Zresztą pewnie jutro będę szukała jakiegoś ratunku w salonie fryzjerskim. Teoretycznie ten zestaw jest, bez wody utlenionej i bez amoniaku i ma nie naruszać naturalną strukturę włosa i pigment. Kupiłam sobie dwa zestawy. W trakcie nie miałam folii, więc reklamówka musiała wystarczyć. Idzie półprofesjonalnie, bo miałam rękawiczki, więc połowę z wymaganych rzeczy posiadałam. nie wierzę. Ściągnęłam tyle koloru. Efekt? No słuchajcie, nie dałam wiary, że w ogóle cokolwiek się stanie, tak szczerze mówiąc, ale bez amoniaku i wody utlenionej. Wielokrotnie farbowane na czarno. 30 zł. Podziękuję Ci mi później. Produkt, który użyłam, nie rozjaśnia włosów. To nie jest rozjaśniacz. Do niego nie dodajemy wody utlenionej, ani żadnych innych takich rzeczy. To jest dwufazowy produkt. Kosztuje 3 dyszki. W ogóle jest polskiej marki. Pro Salon. Kupicie go w Hebe, online i w kilku innych sklepach. Nie orientowałam się więcej, ale w Hebe na pewno, bo tam go dostałam. Nazywa się Color Peel. I jest po prostu ściągaczem pigmentu. W dwóch buteleczkach po 100 ml mieszamy je, a że przeczytałam kilkakrotnie z wielką uwagą ulotkę, wiem, że on nie lubi tlenu powietrza, więc trzeba go dosyć sprawnie nakładać i przykryć folią. Oczywiście nie miałam folii. Zdaję sobie sprawę z tego, że te włosy na dole no, wymagały dłuższego leżakowania w tym produkcie, tak to nazwę, niż góra, no bo farbowane było wielokrotnie więcej razy. Odrost był robiony, plus często przeciągałam farbę na całe włosy, żeby wyrównać, więc te włosy po prostu były masa pigmentu w nich była i kiedy zaczęłam nakładać oczywiście od dołu, zaczęłam się stresować, że za dużo powietrza ten produkt dostanie, czy tego tlenu i tak dalej, i przestanie działać. Więc nagle, tak myślę, że 3-4 minuty, zaczęłam panikować i nakłożyłam już na całość, od czubka głowy. A że producent zapewnia, i ja to potwierdzam,
nie zmienia on naturalnego pigmentu, bo on ściąga sztuczny pigment z tych farb, które one wniknęły we włos i on się nim zajmuje, a naturalny pigment, czyli mój naturalny odrost ponad centymetrowy, został taki sam. Więc nałożyłam go od skóry głowy, ale uważałabym, ponieważ w pewnym momencie, już właśnie po 30 minutach, poczułam swędzenie na skórze, bo ja troszkę przesadziłam. Ja sobie kupiłam dwa opakowania, no bo zawsze, no nie, wydawało mi się, że potrzebuję aż dwóch. I rzeczywiście, może dobrze zrobiłam, bo tego tyle nawaliłam na tą twarz, do tej reklamówki, czy na twarz, na włosy, że bardzo równo wziął. Muszę to Wam pokazać. Muszę. Miałam wcześniej robione refleksy, więc gdzieniegdzie widać pasemko, ale również równo to wzięło. Jaki będę miała kolor? Nie wiem. W planach była czekolada, bo nie sądziłam, że cokolwiek zdziała ten ściągacz koloru. No ale że zaczął tak ładnie tutaj ściągać, się zastanawiam, czy użyć jeszcze raz tego dekoloryzatora, ponieważ wypowiedzieli się też fryzjerzy pod moimi TikTokami, byłam przekonana, że mnie zjedzą, ale nie. Dostałam też dużo komplementów, więc było mi bardzo miło. To jest bezpieczny produkt i można zastosować go jeszcze raz, a potem od razu można nakładać farbę. Więc tak się zastanawiam, a dlaczego jeszcze tego nie zrobiłam? Bo słuchajcie, kiedy zamieściłam pierwszego TikToka, dużo osób zaczęło się wypowiadać, które stosowało ten produkt wcześniej. I były komentarze: nie farbuj od razu, nie farbuj, bo włosy wrócą ci do czarnego. No, wraca kolor włosów, nie? I wiecie, żeby to był jeden komentarz, bym stwierdziła, no jak kurwa wraca kolor włosów? Ściągnięty pigment, co on z szamba, tak jak, no nie wiem, jak Mateusz powiedział, Venom z kibla wychodzi, spod prysznica i wraca na te włosy, które do... No jak? I sobie myślę, no nie jest to możliwe. Zostaw to, poczekaj, pofarbujesz później. Albo komentarz, one ci ściemnieją, pofarbuj natychmiast. Myślę, no, za późno, nie? To już w ogóle... To co ja mam w końcu zrobić? Więc zostawiłam, bo myślę, że tak dobrych kilka komentarzy a propos tego, że one ciemnieją. I wydaje mi się, że może, już nie wiem, ja nie wiem, czy ja zwariowałam, czy się tak przyglądałam tym włosom, czy one ściemniały, czy nie. Wydaje mi się, że jeśli tak, to o może pół tonu, aczkolwiek nie wiem. Mam już mieszane uczucia, czy ja po prostu się już doszukuję tego ciemnienia włosa, czy nie. Nie wróciły do czarnych. Wiedziałam, że tak się nie stanie. Były komentarze, że śmierdzi zgniłym jajem. Podczas farbowania rzeczywiście było dosyć srogo, ale od razu, czy farbowania, podczas ściągania było dosyć srogo, ale kiedy ściągnęłam, od razu użyłam bardzo dużą ilość szamponu o zapachu lawendowym, polecam. I ja tego nie czuję. Tam dziewczyny pisały, że po tydzień, dwa, trzy ma ten zapach, albo i dłużej. Nie wiem, może one nie zmywały tych włosów. Rzeczywiście gdzieś przy podgrzewaniu poczułam, że ten jeszcze taki chemiczny zapach jest, ale nie był mocniejszy niż przy farbowaniach, które robiłam, więc no jakoś przy mojej nadwrażliwości zapachowej nie uważam, żeby to śmierdziało zgnitym jajem. I myślę, że całkiem spoko. Dlaczego w ogóle nagrywam ten filmik? Ponieważ to zmienia całkowicie moje podejście do dekoloryzacji. Nie trzeba rozjaśniać włosów. Można sobie ściągnąć kolor właśnie w ten sposób. I oczywiście najlepiej u fryzjera i tak dalej, i tak dalej. No ale jeśli nie macie takiej możliwości, nie znacie super fryzjera, no to myślę, że możecie spróbować sobie ściągnąć ten kolor. Były też pytania, czy skoro ktoś sobie robi jakiś blond, to czy ściągnie blond? No jeśli rozjaśniałaś włosy, to nie ściągnie ci pigmentu, no bo jaki pigment? Są rozjaśnione. Czy udało mi się wrócić jakkolwiek do naturalnego koloru? Nie. Nawet na to nie liczyłam. Może przy drugim razie byłoby lepiej. Jeśli go zrobię, to na pewno dam Wam znać, bo się zastanawiamy właśnie, czy sobie sieknąć jeszcze raz, czy zostawić, bo ten kolor tak mi się podoba. No ciekawa jestem, co sądzicie o Ewie w takiej lekko rudej odsłonie. Ostatnio z moją Anią trochę przymierzałyśmy różnych ubrań. Zapraszam na grupę Crazy Quincy Shop i zakładałam kolory, które wcześniej mi nie pasowały i przez to, że zmieniłam kolor włosów,
widzę, że trochę moja ta kolorystyka, wiecie, to nie jest taki naturalny efekt, bo ja nadal jestem zimą, ale w momencie tego zmienienia koloru na cieplejszy, też trochę tam w makijażu, ta moja skóra jeszcze trochę pamięta słońce dominikańskie, wiem, może nie jestem super opalona, ale jak na mnie to opalnizna jest, więc zaczęły mi pasować właśnie trochę inne kolory, to jest bardzo ciekawe, otwieram się na odcienie zieleni, które do tej pory były dla mnie niezbyt przyjemne. Jakoś czułam się w nich trochę jak żaba Monika, a teraz tak te rudy pozwalają mi na więcej, więc jeśli chcecie właśnie pobawić się kolorami, zobaczyć co Wam pasuje i ściągnąć tak jak ja ciemniejszy kolor. Nie wiem jak jest z rudym, bo też były takie pytania, no ale skoro ściąga pigment, to trochę powinien Wam po prostu go ściągnąć tak czy siak. Więc myślę, że spróbować warto. Jak zachowały się włosy bezpośrednio po zabiegu? Jak to zmyłam, miałam wrażenie, że są takie troszkę suche, ale moje włosy nie są w najlepszej kondycji, mimo że uważam, że pięknie wyglądają aktualnie, ale znam je i troszkę jednak dostały w ciry w ostatnim roku, dlatego użyłam od razu trochę odżywki. Dzisiaj nie mam odżywki, ale szampon był dosyć obciążający, więc może dlatego taki jest błysk. Nie widzę zniszczeń, włosy mi się nie pokruszyły, nie wypadły, mimo że końcówki moje już takie naprawdę do przycięcia. Co? Chciałam Wam polecić dobry produkt. Widziałam po zapisanych w ogóle tych TikTokach, że gdybym dostała złotówkę za każdy pewnie sprzedany produkt, to dzisiaj bym auto zmieniała. No nie, no niestety, nie mam współpracy z tą marką. Produkt jest napisany na nim, że jest do profesjonalnego użytku. Ale dla takich osób kumatych jak ja jest wystarczająco proste, żebyście dali radę. To są tylko dwie buteleczki. Na moje włosy starczyło półtorej opakowania. Znaczy, wylałam dwa, ale masa mi też wyciekła, więc tak półtora na moje włosy. Producent reklamuje, że jedno opakowanie na średnio długie starcza. Jak Wam się podobają moje włosy, to koniecznie mi o tym dajcie znać, będzie mi bardzo miło. Jeśli nie, to nic nie piszcie, bo bardzo mi się podobają, nie chciałam sobie psuć nastroju. Widzimy się w środę o 15, w sobotę o 15. Cześć!